godziny 16 z kierunku Klausina w kierunku z Białegostoku jechał Passat. W środku za kierownicą siedziała 37-letnia kobieta. Obok niej córka w wieku około 8-9 lat. Z tyłu w foteliku druga córka w wieku około 3-4 lat. Kobiety dojechały tutaj do przejazdu kolejowego. Najwyraźniej nie zatrzymały się na stopie i wjechały bezpośrednio pod pędzący szynobus. Szynobus zmiażdżył osobowe auto i wlókł około 200 metrów. Siła uderzenia, siła miażdżąca była tak potężna, że kobieta i jej 8- czy 9-letnia córka mimo wysiłków lekarzy zmarła na miejscu. Nie dało się ich uratować. Drugie dziecko, dziewczynka w wieku około 3-4 lat, z fotelika dosłownie została wyrzucona i z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Samochód osobowy został uderzony przez szynobus. Zginęły dwie osoby. Oczywiście jest to wielka tragedia. Przede wszystkim wyrazy współczucia dla rodziny. Tym straszniejsze jest to wydarzenie, że tą osobą poszkodowaną jest młoda kobieta, 37 lat. Natomiast drugą ofiarą jest dziecko. No i jeszcze jedno dziecko znajduje się w szpitalu. W związku z tym, no cóż, chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie służby pojawiły się bardzo szybko. Straż pożarna przybyła po 3 minutach tutaj z jednostki transportowej i to szybkie działanie straży pożarnej i wyciągnięcie z wraku samochodu drugiego dziecka spowodowało, że przybyło ono w tej chwili w szpitalu. Oczywiście nie znam, jaki jest jego stan, ale no, miejmy nadzieję, że zostanie uratowany.